szczegółowych wiadomości na ten temat nie ma. No ale przechodzimy do kolejnego tematu, tym bardziej odbywamy się od podatku VAT. Na razie przerzucamy się na podatek akcyzowy. Bardzo proszę, pan Mirosław Siwiński, doktorat naszego uniwersytetu. Procedura zawieszania poboru akcyzy, wybrany aspekt, jak rozumiem. Bardzo proszę. Dziękuję, panie profesor. Mój wykład będzie poprowadzony z punktu widzenia przede wszystkim praktyka podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego. I niestety podatek akcyzowy tak naprawdę służy mi tylko i wyłącznie za przyczynek do mówienia o pewnych rozwiązaniach dla podatku od towarów i usług. Wracając do pierwszej części naszego panelu, te problemy zarówno z ściągalnością tego podatku, z malejącymi dochodami, można rozwiązać poprzez, moim zdaniem, zastosowanie pewnego modelu teoretyczno-praktycznego, praktycznego na gruncie właśnie podatku akcyzowego. I tym modelem jest właśnie Krajowy System Teleinformatyczny służący obsłudze procedury zawieszenia poboru akcyzy. Kilka słów tytułem wprowadzenia. Wszystkim praktykom podatku od towarów i usług znane są problemy z właściwym opodatkowaniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, w zasadzie towarzyszące nam od 2004 roku podczas wprowadzenia tejże czynności podlegającej opodatkowaniu. Początkowo praktyka kontroli podatkowych, praktyka postępowań podatkowych sprowadzała się do kwestionowania dokumentacji, właściwego udokumentowania dokonania tejże czynności przez polskich podatników. Katalog dokumentów nieco się zmienił w ustawie, natomiast nie są to zmiany rewolucyjne. Niemniej jednak zawsze organy podatkowe starały się znaleźć jakieś braki w tych dokumentach. Te braki zresztą bardzo często występowały. Dopiero Naczelny Sąd Administracyjny w pewien sposób przeciął tą pierwszą falę postępowań dotyczących wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w uchwale z 11 października 2011 o sygnaturze 1 FPS 1 na 10, wskazując, że zgodnie z treścią ustawy o podatku od towarów i usług i zgodnie z treścią przede wszystkim ordynacji podatkowej, wewnątrzwspólnotową dostawę towarów można udowodnić w każdy możliwy sposób, przede wszystkim zauważając, iż już sama regulacja dotycząca podatku od towarów i usług przewidywała nie tylko zasadniczy sposób dokumentowania, jeden dla transportu własnego, inny dla korzystania z transportu wynajętego, ale również posiadała przepis i posiada go po dzień dzisiejszy, artykuł 42 ust. 11 ustawy z 11 marca 2004 roku, który pozwalał w zasadzie udowodnić dostawę wewnątrzwspólnotową każdym innym dokumentem potwierdzającym raz zawarcie transakcji.